10 ponad lat zajmowałam się dziećmi innych ludzi, jako niania, tak? To jest pierwsze moje doświadczenie w takiej sprawie, że tak powiem, że nikt mi po prostu za usługę nie zapłacił i że taka sytuacja się zdarzyła, że dziecko po prostu jest podrzucane. Przypadek jest dosyć dziwny, dlatego że mama, która przyniosła mi to dziecko na rękach, niewiele mówiła, a tak naprawdę przyniosła, zostawiła i poszła. Temat był właśnie taki, że opieka tam właśnie od wtorku do soboty, to samo ogłoszenie, ale było w sumie tak, że to dziecko zostawało dłużej. Zostawia dziecko z dnia na dzień u obcej osoby bez wymiany danych, tak? I to jeszcze 6-miesięczne dziecko. Wszystko się odbywało w taki sposób, żeby chyba uśpić moją czujność, dlatego że jeżeli ktoś do mnie pisze SMS-a o 3 czy 4 nad ranem, że jej mama umarła, bo w ciągu tego czasu, kiedy to dziecko było u mnie, ta sytuacja się cała rozgrywała, ona powiedziała, że no, tato zmarł najpierw, potem zmarła mama, więc ja, współczujący człowiek, bo taka niestety jestem troszeczkę i dałam się tutaj nabrać, no mówię, kurczę, no żal dziewczyny, tak, straciła rodziców nagle w wypadku, tu jeszcze małe dziecko. Ja mówię, słuchaj, to musisz się trzymać, żebyś do małego wróciła w normalnym stanie, mówię, bo twoje emocje się przełożą na niego. I ona tak, ona potrafiła nawet, płakała do słuchawki, no także ja nie śmiałam wątpić, tak, że coś jest nie w porządku. Ja ją nazywałam po prostu tak potocznie, nazwałyśmy mamą kukułką, tak, dlatego że no, to jest dla nas nienormalne, że ktoś postępuje w ten sposób, w żaden sposób nie sprawdzając opiekunów, którym zostawia dziecko, bo wiem, że tamtych pań też w żaden sposób nie sprawdziła, nawet nie zna nazwiska. W obcym mieszkaniu, no jedyne co zna to adres i imię i numer telefonu, tak? Ale to można zawsze zmienić, tak jak zresztą ona to robi. Próbowałam ją, żeby nie zapomniała przypadkiem dokumentów i książeczki zdrowia małego. Powiedziała, że już wyszła dawno z domu, następnym razem przywiezie książeczkę. To powiedziałam, dobra, to poproszę tylko dowód osobisty, żebyśmy spisały sobie swoje dane. Powiedziała, że dowód osobisty zgubiła, jest w trakcie wyrabiania. Mówię, a może pani mi da jakieś tak, żebym ja spisała? Ona mówi, kurczę, nie mam torebki, nie mam dowodu przy sobie. Powiedziała, że chłopiec ma na imię Darek. Po skontaktowaniu się z drugą nianią okazało się, że u niej chłopiec nazywał się Dominik. Ale wysłałyśmy sobie zdjęcia tego dziecka, okazało się, że to jest ten sam chłopiec, tylko po prostu mama zmienia mu imię. Tak samo jak i sobie. Powiedziała, że jest Oliwia, no więc uznałam, że tak jest. No ale jak się okazało, u innej pani była Sarą. Nie wiemy, ile tak naprawdę nas jest. Bo ja podejrzewam, że jeżeli ktoś to robi raz, drugi, trzeci, to robi to cały czas. Zwłaszcza, że ona napomknęła o tym, że mały miał nianie od drugiego miesiąca życia. Tylko, że te nianie się nie sprawdzały. W tym wieku można oddać pod opiekę obcej osoby czy niani, natomiast ważne jest przede wszystkim to, żeby ten główny opiekun, na przykład właśnie mama, cały czas spędza odpowiednią ilość czasu z dzieckiem, tak, żeby dziecko też różnicowało opiekunkę, która jest dodatkową osobą w rodzinie od mamy. Ja podejrzewam, że ona tak mało z tym dzieckiem przebywała, skoro ona je tak podrzucała różnym osobom, bo de facto wychodzi tak, że jak zabrała go ode mnie, po 5 dniach trafił do następnej osoby na miesiąc. Więc ona tak naprawdę ma bardzo mały kontakt z tym dzieckiem, ona tak naprawdę nic o tym dziecku nie wie. Jeśli opiekun zmienia się bardzo często, zwłaszcza w tym pierwszym roku życia, wtedy kiedy i dziecko nie ma wtedy możliwości zawiązać takiej stałej, trwałej więzi emocjonalnej z jedną osobą, wtedy może się zdarzyć, że i często tak jest, że dziecko rozwija zaburzenia więzi. Dzieci z zaburzeniami więzi mogą w sposób zupełnie przypadkowy, bardzo ciepło witać każdą obce spotkaną osobę, kleić się do niej, przytulać. Natomiast nie są w stanie na trwałe nawiązać tej więzi z tą osobą. Dzieci raczej na widok mamy swoje się cieszą, nawet takie małe dzieci, tak? Bo sama mam takiego małego chłopca, więc wiem, jak to wygląda. A ten chłopiec się nie cieszył na widok mamy, no, po prostu przyglądał, ale wodził oczami po prostu za mną. Mama przyniosła mi chłopca, chłopiec był brudny, miał długie, zaniedbane, brudne paznokcie. Walizko otworzyło, no to powiem szczerze, że zapach był nieciekawy. Butelki, które były zagniłe, smoczki, które były brudne.
był nieprzyzwyczajony w ogóle do kąpieli, był pisk straszny, krzyk, gdzie wiem, że dzieci w wieku około 6 miesięcy uspokaja woda. Zaniedbywanie dziecka jest łamaniem prawa. Jest łamaniem jego podstawowych praw, ale jest łamaniem też kodeksu prawa, konstytucji i absolutnie nie ma prawa nikt tego robić, nawet najbliższy rodzic. Więc nie przejawiał żadnych cech rozwojowych na tym etapie, w którym 6-miesięczne dziecko powinno już być, czyli nie siadał, nie przekręcał się na boki, nie podnosił głowy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Czekamy na rozwój sytuacji. Mamy nadzieję, że sąd jakoś zareaguje na to, bo no, to nie jest naszym zdaniem normalna sytuacja.